Bardzo dziękuję. Tym razem dla Państwa pewne zaskoczenie, bo spotkanie jest tylko pozornie ze mną, a w istocie jest to spotkanie z całym zespołem, którego tutaj reprezentację skromną Państwo widzicie, mianowicie z zespołem ludzi, którzy likwidowali wojskowe służby informacyjne i budowali służbę kontrwywiadu wojskowego. Ten zespół chcę Państwu dzisiaj przedstawić pewną autorską wizję i propozycję, a zarówno oceny stanu rzeczy w polskich służbach specjalnych, jak ten stan rzeczy wygląda po 7 latach rządów pana Donalda Tuska, jak przebiegała widzicie, tak to jest z tymi współpracownikami, jeszcze publicznie poprawiają. 6 lat rządów Donalda Tuska, jak przebiegała ten proces destrukcji czegoś, co wydawało się, że już zniszczyć nie można, prawda? Bo wydawało się na przykład w 2005 roku, że już gorzej być nie może. No okazało się, że jak odbudowaliśmy te służby, przynajmniej wojskowe, to było co znowu niszczyć. Ale także chcemy zaprezentować pewien ogólny zarys tego, jak polskie służby specjalne wyglądać powinny i jak, mam nadzieję, jeżeli przekonamy przyszłe kierownictwo rządu Rzeczpospolitej Polskiej, wyglądać będą. Mówię, jeżeli przekonamy, dlatego, bo to jest projekt autorski, to nie jest projekt żadnej partii, to nie jest projekt żadnej formacji, a ja tutaj nie występuję w imieniu jakiegokolwiek ugrupowania, występuję jako Antoni Macierewicz, podobnie jak pan pułkownik Kowalski występuje właśnie w tym osobistym wyłącznie charakterze, chociaż był w swojej karierze pełniącym obowiązki szefa służby kontrwywiadu wojskowego, a także pełnił bardzo wiele innych jawnych, tajnych i nieopowiadalnych funkcji w polskich służbach specjalnych. Pan Piotr Bączek pełnił wyłącznie jawne funkcje, a w służbie kontrwywiadu wojskowego był dyrektorem najważniejszej struktury w tej służbie, oczywiście najważniejszej w latach 2006-2007, wtedy, kiedy ta służba była budowana i kiedy ona rzeczywiście zaczynała pracować jak europejska służba chroniąca podstawowe interesy państwa polskiego, bowiem kontrwywiad to jest rzeczywiście ostatni szaniec obrony interesu narodowego. Wtedy, kiedy upada administracja, wtedy, kiedy upada wojsko, wtedy, kiedy rozsypuje się bankowość, wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko już runęło, to pozostaje jeszcze ze struktur państwowych, nie mówię oczywiście o innych strukturach, jakie naród wytwarza, ale ze struktur państwowych pozostaje służba kontrwywiadu i ona do końca broni podstawowych interesów państwa polskiego. Otóż tym właśnie strukturą analityczną, spajającą, zadaniującą, kształtującą i wyznaczającą poszczególne obszary zainteresowania i działania służby kontrwywiadu wojskowego, tym zajmował się pan Piotr Bączek i dlatego ona tak dobrze działała i dlatego mogła tak szybko, w tak błyskawicznym czasie, kilku miesięcy z niczego zacząć tworzyć służbę, która rzeczywiście zdała egzamin. Jest jeden miernik w związku z wieloma w tej sprawie dyskusjami, pogłoskami i opiniami, a warto sobie uświadomić, że jeżeli chodzi o kontrwywiad wojskowy, to jest jeden, jedyny miernik zobiektywizowany, który pozwala nam powiedzieć, czy dana służba pracuje dobrze, czy pracuje źle. Mówię o zobiektywizowaniu, bo oczywiście jest masa takich, których publicznie nie da się wycenić, których publicznie nie da się przedstawić, ale zobiektywizowany jest jeden dla państwa, które posiada wojska za granicą, które posiada wojska walczące. To jest liczba strat żywych. To jest miernik, czy kontrwywiad działa dobrze, czy kontrwywiad dobrze nie działa. Wojsko, które traci dużo rannych i zabitych,
to oznacza, że kontrwywiad tego wojska działa źle. Wojsko, które traci mniej rannych i zabitych, oznacza, że kontrwywiad działa dobrze. Nie ma innego miernika. I jeżeli by się tym miernikiem posłużyć, to kontrwywiad kierowany przez między innymi pana pułkownika Kowalskiego i pana Piotra Bączka działał dwa razy lepiej niż poprzednie struktury wojskowych służb informacyjnych i trzy razy lepiej niż te służby, które nastąpiły potem, gdy tych panów, nie mówiąc o mnie, odwołano ze służby. I warto sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego, że można rzucać dowolne oskarżenia, a mając media, można je zwielokrotniać i wmawiać ludziom dowolne, że tak powiem, fałszywe opinie. Ale w ostateczności trzeba spytać, ilu ludzi zginęło, a ilu się uratowało, kto przeżył, a kto wrócił w żelaznej trumnie do kraju. I to jest ostateczny miernik tego, czy dana służba, jak mówię, pracuje dobrze, czy dana służba pracuje źle. Oczywiście, jak mówiłem już na początku, to jest tylko skromna reprezentacja i to można by powiedzieć dobrana tendencyjnie, dlatego że wbrew opiniom, jakie są szerzone po dzień dzisiejszy, a w tamtym okresie służba kontrwywiadu wojskowego w o wiele większym stopniu w swoim kierownictwie posługiwała się, czerpała, czy też korzystała z zaplecza wojskowego, niż to jest obecnie. Obecnie na czele służby kontrwywiadu wojskowego stoją wyłącznie cywile, a wówczas obaj moi zastępcy to byli wojskowi i to bardzo doświadczeni wojskowi. Myślę tutaj o panu pułkowniku Białachu, niestety już świętej pamięci, Leszku Białachu, harcerzu wojskowym, wieloletnim doświadczonym wojskowym, który wniósł do naszego zespołu olbrzymią wiedzę, determinację i świadomość, że przyszedł czas, żeby budować niepodległą służbę niepodległego państwa, i o panu pułkowniku Jakubowskim, który towarzyszył naszej pracy, począwszy jeszcze od 91 roku, wtedy, kiedy przekształcaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale to jest wojskowy pochodzący z Akademii Obrony Narodowej, który ma za sobą bardzo wiele ważnych misji państwowych, w tym także likwidację nadwiślańskich jednostek wojskowych i przekształcenie tej struktury, przywrócenie jej państwu polskiemu. Mówię o tym tylko nawiasem, żeby państwu uświadomić, że ta służba wówczas i owszem, posługiwała się także kadrami, które towarzyszą mi całe życie, czyli tymi, które wyrastały w duchu i w strukturach harcerstwa Rzeczpospolitej, to prawda, ale przede wszystkim czerpała z tych licznych wojskowych, którzy w Polsce byli i są nadal, tylko spychani są na margines, nie pozwala im się ani ujawnić swoich możliwości organizacyjnych, politycznych i swoich możliwości intelektualnych, spychani są na margines. Ci ludzie budowali służbę kontrwywiadu wojskowego. A to, co dzisiaj przedstawimy, jest wynikiem długoletniej pracy. To nie jest tak, że zastanowiliśmy się wczoraj czy przedwczoraj i przedstawiamy państwu taki projekt. To jest wynik analizy zarówno lat ubiegłych, także tego opracowania, które możecie państwo znać, a które nazywa się raport z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Zostało opublikowane przez pana prezydenta Rzeczypospolitej w Monitorze Polskim w lutym, 16 lutego 2007 roku, gdzie jest zawarta olbrzymia, ciągle po dzień dzisiejszy niewykorzystana, niezanalizowana i niedoprowadzona do świadomości publicznej wiedza na temat tego, jakimi patologiami ogarnięte były służby wojskowe, chociaż także mowa jest tam od czasu do czasu o służbach cywilnych. Jak państwo wiecie, powstała pewna nadzieja, że będziemy mogli tym materiałem na nowo zainteresować opinię publiczną, dlatego
że zawdzięczamy to naszym przeciwnikom, iż powołali zespół, który ma się zajmować rozliczaniem autorów raportu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych, no ale troszeczkę się zachowywali jak ta balerina, która stoi na scenie i śpiewa, już idę, ale ciągle stoi. No po pół roku takich śpiewów postanowiliśmy, że warto ten zespół powołać i jeden z twórców, istotnych pracowników Komisji Weryfikacyjnej, pan poseł Kownacki, równocześnie szef Wydziału Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego, został przewodniczącym tej Komisji Weryfikacyjnej, a były szef Urzędu Ochrony Państwa, minister Piotr Naimski, jego zastępcą, więc myślę, że przedstawią nam publicznie ten raport dosyć dokładnie i będziemy mogli porozmawiać ze wszystkimi kolejnymi osobami, które tutaj są bohaterami tego materiału. Porozmawiamy na pewno z panem Dukaczewskim, porozmawiamy z panem pułkownikiem Ładą, z panem Klameckim, z tymi ludźmi, którzy realizowali operację Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, ponieważ jak państwo wiecie, wyszedł na wolność po kilku latach odwiedzania zakładów karnych pan Grzegorz Rzemek, więc myślę, że i z panem Grzegorzem Rzemkiem porozmawiamy, dlatego, bo operacja FOS, o czym warto wiedzieć, od początku do końca była operacją służb wojskowych. Warto sobie z tego zdawać sprawę. To jest jeden z powodów sporu takiego merytorycznego między znakomitym znawcą działania i Służby Bezpieczeństwa, a także służb wojskowych, panem profesorem Cęckiewiczem, który generalnie rzecz biorąc uważa, że te służby wojskowe były do kitu, dlatego, bo były przeniknięte różnorodną agenturą, ale także łatwo się sprzedawały, nic nie zrobiły do końca i tak dalej. I to jest oczywiście w dużym stopniu prawda. Rzeczywiście ich jakość pracy, ich poziom intelektualny, ich zdolności merytoryczne nie były największe. To jest rzeczywiście prawda, ale jedną operację niestety na szkodę narodu i państwa polskiego zrobili perfekcyjnie. To jest operacja grabieży mienia narodowego, zwana Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Jest w niej już pełen materiał dowodowy, bo udało się z okazji procesu, jaki wytoczył mi pan Dukaczewski, wyciągnąć z IPN-u materiały pokazujące całość operacji Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, a dzięki temu, iż powołałem go na świadka w procesie, który on mi wytoczył i przez 2 lata go przesłuchiwałem bardzo systematycznie, mamy bardzo duży materiał, ponieważ sprawa już została umorzona. W związku z tym ten materiał już jest jawny, już nie jest chroniony klauzulą tajności i będzie na pewno podstawą, obfitą podstawą wysłuchań przed tymże zespołem, przed tą komisją, więc będziecie państwo mogli się z tym zapoznać. Naprawdę to jest olbrzymi materiał pokazujący nie tylko aferę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, a więc grabieży polskiego majątku, nie tylko no, zupełnie niebywałą aferę związaną z nielegalnym handlem bronią. Przypominam, że główna postać tej operacji, pan Monzer Alcázar, został 2 lata temu skazany na 25 lat więzienia przez sąd nowojorski, jako człowiek, który kierował operacjami wymierzonymi w bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i obywateli Stanów Zjednoczonych przez systematyczne dostarczanie broni ludziom, którzy zwalczali Stany Zjednoczone i którzy zajmowali się terroryzmem przeciwko Stanom Zjednoczonym, a broń właśnie dostawał między innymi za pośrednictwem struktury wojskowych służb informacyjnych. Ten proces w tej sprawie do dnia dzisiejszego trwa. Trwa już 8 lat, a nie wyszedł jeszcze z pierwszej instancji, za to niektórzy sędziowie znaleźli się na drugim świecie. Dlatego, bo tak ten proces jest prowadzony i liczą podsądni z wojskowych służb informacyjnych, że przetrwają wszystkich sędziów, wszystkie ustroje i wszystkie rządy. Oni nie zdają sobie sprawy, że torują tylko drogę naszemu rządowi. I akurat my przyjdziemy wtedy, kiedy trzeba będzie ich skazać. Także nie mam wątpliwości co do tego, że czeka ich zasłużona
że czeka ich zasłużona kara. Ale jest jeszcze jedna wielka afera, pośród bardzo wielu, które tutaj zostały opisane, o której muszę koniecznie w tym wstępie, a to jest ciągle tylko wstęp przed merytorycznym rozwinięciem, jakie koledzy przedstawią. O tym muszę koniecznie powiedzieć, bo naprawdę ta rzecz jest rzeczywiście wstrząsająca. Otóż ludzie z wojskowych służb informacyjnych, być może także z innych służb, ja tego nie wiem i nie chcę nikomu nic zarzucać teraz, masowo na przełomie lat 90. i 2000 produkowali sfałszowane poświadczenia dostępu do informacji tajnych. Także na najwyższym szczeblu tajności, czyli ściśle tajnych. A co oznaczało, iż automatycznie człowiek, który dostawał takie poświadczenie, bez żadnych dodatkowych sprawdzeń uzyskiwał dostęp do informacji ściśle tajnych NATO oraz Unii Europejskiej. I w ten sposób wprowadzano do systemu bezpieczeństwa natowskiego i europejskiego agenturę sowiecką. Taka operacja była robiona niejednostkowo. Nie w trzech, czterech czy dziesięciu przypadkach, tylko była robiona masowo. To są setki poświadczeń sfałszowanych, w których dopuszczano masowo ludzi do informacji ściśle tajnej po to, żeby z tego tworzyć kadry, które następnie rozprowadzano po strukturze natowskiej. To jest właśnie system infiltracji, to jest to, czego się państwa wolnego świata tak bardzo obawiały w związku z procesem integracji takich krajów jak Polska, które nie zawsze do końca dawały sobie radę z dziedzictwem komunistycznym. My w tej sprawie występowaliśmy, bo zidentyfikowaliśmy, jeśli nie mylę, 530 takich przypadków i występowaliśmy w każdym wypadku do prokuratury. Większość z nich niestety była przedawniona, w związku z tym w większości wypadkach prokuratura nam zwracała to, stwierdzając, że nie będzie rozpatrywała, ponieważ rzecz została przedawniona, ale w chyba 65, coś takiego, były to wypadki, kiedy jeszcze biegł termin obligujący prokuraturę do sprawdzenia tego, do zanalizowania tego. Nie podam teraz ze względu na litościwe serce nazwiska prokuratora, który to robił, ale państwo go znacie z prokuratury wojskowej, bo zajmuje się dzisiaj śledztwem smoleńskim. Bo zajmuje się śledztwem smoleńskim, który umorzył to, stwierdzając w umorzeniu, że tak, te czyny zostały popełnione. Rzeczywiście te certyfikaty zostały sfałszowane. No ale to jest znikoma przecież szkodliwość czynu. Nikt nie ucierpiał. Nikt przecież z tego powodu nie ucierpiał. Nie wykazano żadnego zmaterializowanego dowodu popełnienia przestępstwa z tej racji, że tylu i tylu ludzi dostało sfałszowany dostęp do informacji tajnej i że być może są uplasowani, umieszczeni w różnych miejscach struktury wolnego świata. Nie ma po prostu szkody, a jak nie ma szkody, to trzeba rzecz umorzyć. No to jest dopiero, tak powiem, model tego, w jaki sposób Polska jest bezbronna. Polska jest bezbronna, bo dzisiaj Polska po prostu z punktu widzenia bezpieczeństwa jest bezbronna. I powiem państwu tyle, że my nawet nie jesteśmy w stanie do końca sformułować tych wszystkich warstw zagrożeń, wobec których się znajdujemy, a które zapewne trzeba by zaczynać od okresu, gdy przed wojną nasyłano wojskówkę do polskich struktur politycznych, gospodarczych i społecznych, prawda? No a z pewnością to, co się działo w okresie okupacji, zwłaszcza na ziemiach wschodnich, ale także w kongresówce i także w kolejnych fazach późniejszych dziejów sowieckiej okupacji w Polsce, sprawiło, że dzisiaj i owszem, posiadamy takie instytucje, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, te służby istnieją. Tylko, że ich rzeczywiste możliwości działania, zarówno z racji ich kształtu personalnego, jak i narzędzi, którymi oni się posługują i którymi się nie chcą posługiwać, chociażby mogli, w istocie jest
iluzoryczna, ale jak to wygląda dokładnie, a zwłaszcza jak to wyglądało w ciągu ostatnich 6 lat, opowie bliżej pan Piotr Bączek, a później oddamy głos panu pułkownikowi Kowalskiemu, żeby zarysował państwu ten projekt, jaki chcemy przedstawić, by polskie służby specjalne mogły rzeczywiście zrealizować podstawowe zadania, jakie przed nami stoją. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że Polska jest spośród krajów wolnego świata jednym z najbardziej bezbronnych wobec zewnętrznych zagrożeń i wobec penetracji agenturalnej i wobec manipulacji, bo to nie zawsze jest tak, że mamy do czynienia z sprzedawaniem informacji, nie zawsze jest tak, że mamy do czynienia z nasyłaniem agentury. Bardzo często jest tak, że mamy do czynienia wprost z infiltracją, bo co mamy zrobić z panem pułkownikiem Pytlem, który za 3 dni otrzyma nominację na szefa służby kontrwywiadu wojskowego, a który został wyrzucony z Urzędu Ochrony Państwa pod podejrzeniem współpracy z rosyjskimi służbami. A za 3 dni zostanie mianowany szefem służby kontrwywiadu wojskowego. I na pytania w tej sprawie wyliczone przez jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości do ministra obrony narodowej, minister obrony narodowej odpisał, że on nie widzi żadnych podstaw, żeby sprawdzać w jakikolwiek szczególny sposób pana pułkownika Pytla, dlatego, bo nie ma żadnych przesłanek w tym celu. A to, że kiedyś go wyrzucono pod takim właśnie, ze względu na takie obawy, takie podejrzenie, to nie stanowi żadnej przesłanki, żeby chronić, żeby mu uniemożliwiać działanie w służbach. To dokładnie tak samo, naprawdę już kończę, jak jedna z bardzo miłych, sympatycznych, wspaniałych, bo te sędziny 30-letnie naprawdę oko cieszą, żeby było jasne. Ja naprawdę z olbrzymią sympatią staję przed kolejnymi sądami, a tych 30 kilka spraw mam już za sobą i to jest naprawdę bardzo miłe zawsze przeżycie, bo to są sympatyczne panie, tylko że one o rzeczywistych zagrożeniach państwa i historii okupacji sowieckiej na terenach Polski i konsekwencjach z tego płynących nic nie wiedzą. Jak się mówi do nich GRU, to one pytają, przepraszam, o co chodzi? Po prostu nie wiedzą, no najnormalniej w świecie nie wiedzą. A jak wychodzi facet i mówi, ja byłem szkolony w GRU, to jest najlepsza służba na świecie, mnie się należy medal, to one tak potakują, no bo rzeczywiście, prawda, najlepsza służba na świecie, to jemu się należy medal. Z jakiej racji nie dopuszcza się do pracy na najwyższych stanowiskach ludzi szkolonych w GRU? Znaczy, tłumaczenie wymiarowi sprawiedliwości, że aparat, który ma polską krew na rękach, nie jest rekomendacją do tego, żeby służyć państwu polskiego, naprawdę czasami przekracza możliwości nawet tak tolerancyjnego człowieka jak ja. Proszę bardzo, pan Piotr Bączek. Dziękuję bardzo. Bardzo miło powitać w tak szacownym gronie. Tym bardziej milej mi przemawiać, bo tylu słów uznania, laurek, co wypowiedział pan minister przed chwilą, nie usłyszałem przez ostatnie 6 lat. To naprawdę serce cieszy. A przechodząc już do meritum naszego spotkania. Mieliśmy dyskutować o sytuacji w służbie kontrwywiadu wojskowego, ale nie można opowiadać o SKW, nie odnosząc się do sytuacji w całym tym segmencie, w całym tym aparacie służb specjalnych w Polsce. Nie powiem nic oryginalnego, że w mojej opinii Polska nie posiada służb specjalnych. Owszem, tak jak pan minister przed chwilą powiedział, istnieje ABW, istnieje SKW, CBA, SWW, czyli Służba Wywiadu Wojskowego, AW, Agencja Wywiadu, ale to są tabliczki, szyldy pewnie. Są instytucje, ale te instytucje nie realizują swoich podstawowych zadań. Zadań, których jednym z głównych jest ochrona państwa, ochrona obywateli, ochrona najwyższych władz, w tym prezydenta, przed zagrożeniami i to różnymi zagrożeniami. Także wskazywanie pól takich zagrożeń.
przewidywania, co może się wydarzyć, jaka będzie sytuacja za 5, 10, a nawet 15, 20 lat w naszym regionie, co może zaistnieć, jakie mogą być konsekwencje decyzji politycznych sąsiadów, czy nawet wewnątrz kraju, podpisania kontraktów gospodarczych. O ile różne służby na świecie, w tym CIA, prognozują takie sytuacje, prognozują taki rozwój sytuacji na świecie, to w Polsce nie ma takich nawet działań, nie było, w każdym razie ja nie widziałem, działalności prognostycznej, co może się zdarzyć za 5-10 lat. Kiedy przychodziliśmy do siedziby kontrwywiadu wojskowego, to był pion w WSC na ulicy Oczki, to można ogólnie powiedzieć, że komórka zajmująca się analizą zagrożeń dla wojska, tak zwana komórka analityczna, była gorzej wyposażona niż każda lepsza redakcja regionalna w Polsce. To po prostu strach było tam wejść, strach zobaczyć było ten sprzęt i strach na jakim, to jest inna sprawa, wyposażenie, infrastruktura, tak zwane komputery tempestowe, czyli komputery przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych, które już w ABW funkcjonowały od kilkunastu lat. W WSI były traktowane jak kapliczki. Żeby dostać się do takiego komputera, trzeba było zapisać się kilka dni wcześniej. No, była to służba niedofinansowana, z brakiem odpowiedniej kadry. Tak więc mówienie przez spadkobierców WSI, zwłaszcza przez generała Dukaczewskiego, jaką to wspaniałą służbę rozwiązaliśmy, zlikwidowaliśmy, jakie to zagrożenia dla państwa polskiego powstały, są śmiechu warte. O tym mówi również ten raport. To są informacje, które zostały odtajnione, ujawnione. Jest ten raport dostępny w internecie. Naprawdę polecam, zwłaszcza rozdział dotyczący penetracji rosyjskiej, tak zwana sprawa Gwiazda, która była prowadzona przez WSI, ale była tak prowadzona, aby jej nie doprowadzić do końca. Owszem, poszczególne segmenty, frakcje wewnątrz tej służby prowadziły w tym celu, aby uzyskać materiały obciążające konkurencyjną grupę, która była grupą do objęcia stanowisk kierowniczych. Tak więc raczej to były wojny różnych grup w służbie o jak najwyższe stanowiska, jak największe profity, a także o możliwości wpływu na gospodarkę. No, afera paliwowa jest tego najdobitniejszym przykładem, w jaki sposób służby specjalne, w tym również i WSI, wpływały na sektor paliwowy. Przechodząc teraz bardziej do takiego podsumowania ostatniego sześciolecia. Taka krótka zagadka. Kto powiedział te słowa? Rząd ustabilizuje sytuację w służbach, a jako premier będę wyznaczał im zadania i rozliczał z efektywności, tak aby one były sprawnym narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa państwa. No i widzimy właśnie, jak premier Tusk wywiązał się z tych zapewnień. To jest pierwsze exposé z listopada 2007 roku, w jaki sposób służby podporządkowane wprost premierowi realizują te podstawowe zadania.
Wystarczy przypomnieć sobie poszczególne afery, których było multum bez liku w ostatnim sześcioleciu. Poczynając od afery, tak zwanej afery marszałkowej, czyli prowokacji wobec komisji weryfikacyjnej, prowokacji mającej na celu skompromitowanie komisji, przewodniczącego pana ministra Macierewicza, pana przewodniczącego Jana Olszewskiego, a tym samym i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ta operacja miała na celu wskazanie, że komisja jest skompromitowana, komisja jest przeżarta korupcją, komisja weryfikuje za łapówkę, komisja sprzedaje informacje tajne gazetom. No, miało ABW i prokuratura miała udowodnić, że ja miałem sprzedać Gazecie Wyborczej tajny aneks. Komu jak komu, ale Gazecie Wyborczej to naprawdę karkołomne zadanie, udowodnienie tego zarzutu. Ta prowokacja rozpoczęła się dokładnie 6 lat temu, w 2007 roku, od przyjścia dwóch oficerów do Bronisława, dwóch oficerów WSI do Bronisława Komorowskiego. Później jeden z nich został przesłuchany, zrobiony świadkiem, tak zwanym świadkiem koronnym, mówię w cudzysłowie świadek koronny, i na podstawie jego zeznań rozpoczęto operację przeciwko komisji weryfikacyjnej. W konsekwencji ten oficer niestety zatańczył się na śmierć, tak zwanie. Mowa tu o Leszku T. Mówię niestety, ponieważ nie można skonfrontować jego ówczesnych zeznań z zeznaniami Wojciecha Sumlińskiego, który został wmanewrowany w tą operację, jak i zeznaniami innych świadków. W ten sposób, no, na obecnym etapie nie można wykazać całej tej intrygi, ale tak jak to w świecie polityki, w świecie służb specjalnych, w świecie różnych tajnych interesów, zapewne i w tym razem za kilka lat będziemy mogli ocenić, kto właściwie pociągał za sznurki. Ponieważ pierwsze sygnały o negatywnych ocenach prac komisji weryfikacyjnej można było już odczytać po publikacji tego raportu w lutym 2007 roku. Już wtedy powstał tak zwany antyraport sporządzony przez Platformę Obywatelską, przez polityków Platformy Obywatelskiej, który recenzował raport komisji weryfikacyjnej, raport przewodniczącego komisji, i wskazywał, że komisja weryfikacyjna może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Czyli pana przewodniczącego komisji trzeba wyeliminować, taki wniosek można wysnuć z życia publicznego. No, kilka miesięcy właśnie rozpoczęła się tak zwana operacja prowokacji marszałkowej. Przez kilka miesięcy była prowadzona tak, aby w maju 2008 roku wkroczyć do naszych mieszkań, do mojego domu, do mieszkania pana doktora Leszka Pietrzaka, do redaktora Sumlińskiego. Oraz próbowano powiązać nas z łapówkami, sprzedażą aneksu. Ale to jest jedna z wielu takich afer. Wspominam o tym, ponieważ warto mieć to na uwadze, że to była pierwsza ważna operacja służb specjalnych zaraz po wyborach. To kilkanaście dni po zwycięstwie Platformy Obywatelskiej, najwyższe władze tej partii, władze państwa zdecydowały o tym, żeby wziąć na celownik komisję, przewodniczącego, byłego premiera i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gdyby jakimś sposobem któryś z nas, któryś z członków komisji zrobił jakiś głupi ruch, wypowiedział jakieś słowo, na pewno zostałoby to wykorzystane przeciwko rządowi Jarosława Kaczyńskiego, prezydentowi, przeciwko prezydentowi Kaczyńskiemu. Już wtedy, nie miejmy złudzeń.
Podkreślam to dlatego, iż no, samo podjęcie takich działań świadczy o intencjach nowej ekipy, o intencjach wobec swoich poprzedników, nie jako konkurentów politycznych, z którymi wspieramy się w Sejmie, z którymi prowadzimy walkę polityczną, ale no w pewnych granicach, ale raczej jako grupę osób, którą trzeba wyeliminować każdymi metodami, nawet metodą takiej brudnej prowokacji policyjno-specjalnej. To jest jedna właśnie z takich afer. Warto przypomnieć, że zebrane podsłuchy w tej sprawie były później wykorzystywane w prywatnej sprawie wiceszefa ABW przeciwko jednemu z dziennikarzy. To też świadczy w jaki sposób no, prominentne osoby ze służb podchodziły do materiału zebranego, tak jak do swojego, że można wziąć podsłuchy i później wykorzystać przeciwko dziennikarzowi. Ale takich afer, takich skandali jest multum. Ja podeprę się tutaj, tyle tego jest, że podeprę się po prostu taką ściągawką. Śmierć pracownika geofizyki w Pakistanie. Tutaj też było wiele komentarzy. Powstał raport w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Komentowano iż o złej współpracy, złej koordynacji pomiędzy polskimi służbami specjalnymi a resortem spraw zagranicznych. Dlaczego dopuszczono po pierwsze do takiej sytuacji? Dlaczego później nie próbowano w jakiś sposób negocjować, ustalić miejsca pobytu, wysłać specjalnej grupy do Pakistanu? No jest wiele znaków zapytania. Ostrzelanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego na granicy w Gruzji. To ta słynna scena, którą znamy ze zdjęć, z telewizji i później komentowane to przez tutejsze media, przez Gazetę Wyborczą i TVN. Wielokrotnie powtarzano te sceny i wielokrotnie, no, wielokrotnie wyśmiewano się z prezydenta. No, to jest też jeden z takich przykładów, w jaki sposób osłabiano autorytet prezydenta. Z jednej strony dopuszczono do takiej sytuacji, a następnie stworzono tak zwany raport gruziński, który dziwnym trafem przeciekł do jednego z dzienników, wszczęto postępowanie wyjaśniające, wszczęto śledztwo i na tej podstawie objęto inwigilacją najbliższych współpracowników prezydenta Kaczyńskiego. Zbierano informacje, w ten sposób można było określić spektrum jego zainteresowania, rozmów jego i najbliższych współpracowników. Następnie tuż przed wyjazdem odnotowano prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tak zwanej bazie ABW. Wprawdzie później tłumaczono, iż zrobiono to w celu ochrony prezydenta, że robi się tak zawsze przed wyjazdami. Były takie komentarze, komunikaty, iż ta baza służy do usprawnienia i zapewnienia bezpieczeństwa prezydenta. Tylko dziwnym trafem żadnych takich komentarzy, komunikatów nie było po tragedii smoleńskiej. Czy również taką ochroną objęto prezydenta tuż przed wylotem do Smoleńska? No, tutaj trzeba odpowiedzieć, że nie. Dlatego trzeba postawić pytanie, w jakim celu faktycznie służyła ta rejestracja w bazie ABW. A z drugiej strony mamy właśnie takie
afery, właśnie jak prowokacje przeciwko komisji weryfikacyjnej, czy najście ABW na twórcę strony Antykomor. Strony satyrycznej, jednym się podoba, drugim się nie podoba, to jest rzecz gustu, ale nasyłanie funkcjonariuszy ABW, którzy są wyszkoleni, przeznaczeni do ścigania najcięższych przestępstw w państwie, do zapewnienia bezpieczeństwa władzom Polski, no zakrawa po prostu na kpinę. Kolejna taka sprawa z innego już gatunku to śmierć szyfranta wywiadu wojskowego. Dotąd niewyjaśniona. Seria tajemniczych zgonów świadków w procesach, byłych agentów. No, mamy całą serię i wielokrotnie już wspominano o serii seryjnego samobójcy. Afera stoczniowa. Za aferą stoczniową, w tle afery stoczniowej, handlarz bronią. Afera hazardowa i zaraz po tym czystki w CBA. Oczywiście można dyskutować, rozmawiać pod murem cmentarza o niejasnych interesach. Można załatwiać komuś korzystne miejsce pracy w pędzącym króliku, natomiast nie można ścigać przestępców, nie można ścigać dziwnych lobbystów, nie można ścigać patologii. Zatem kolejne przykłady nepotyzmu, kolesiostwa w spółkach publicznych. Kolejny segment to brak ochrony kontrwywiadowczej. Poczynając od 2008 roku, przypomnę taką sprawę dwóch pracowników ataszatu rosyjskiego w Polsce. Ta sprawa była prowadzona przez kilka lat i dopiero po objęciu rządów przez Platformę Obywatelską doszło do dziwnego wypuszczenia tych dwóch osób do Rosji. Jak później jedna z gazet informowała, doszło do konsultacji z jednej strony szefa MSZ-u, ale z drugiej też szefa SKW i ze swoim odpowiednikiem w Rosji. Tak więc już wtedy, w 2008 roku, można mówić, że powstał jakiś specjalny kanał współpracy, w skrócie SKW, Polska-Rosja. Afera szpiegowska z kolei w ABW z piękną Białorusinką czy Rosjanką, która uwiodła jednego z pracowników, analityka, o ile dobrze pamiętam, w białostockiej delegaturze. Afera przecieków informacji z urzędów skarbowych, z białostockich urzędów skarbowych na Białoruś. Mianowicie z polskich urzędów wyciekły dane Białorusinów, którzy prowadzili w Polsce interesy, prowadzili biznes. W ten sposób strona białoruska uzyskała informacje o ich przychodach, mogła też użyć tych informacji przeciwko tym osobom. Tak jak w przypadku pomocy polskiego państwa dla białoruskich opozycjonistów, kiedy polskie MSZ przekazało jawnym kanałem, zdaje się, oświadczenia o ich dochodach, tak jak umieszczono też informacje na temat pomocy dla białoruskiej opozycji. Kilka skandali finansowo-obyczajowych w placówkach MSZ-u w krajach za wschodnią granicą. Nie miejmy złudzeń, że takie sytuacje korupcji, skandali obyczajowych zamykają się tylko w naszych granicach i są tylko komentowane, zbierane przez
przełożonych tych pracowników, przełożonych dyplomatów i jedynie oni są później dyscyplinarnie usuwani. Takie informacje są mianowicie solą, są głównym owocem pracy służb specjalnych. Dzięki temu służby specjalne uzyskują materiały kompromitujące i mogą w ten sposób później uzyskiwać agenturę w polskich placówkach dyplomatycznych, a później i w centrali MSZ-u. Także nie lekceważyłbym tych wszystkich informacji prasowych. Zresztą sam MSZ przyznał, że w resorcie dyplomacji pracuje kilkudziesięciu, około 100 czy tam 120 pracowników, którzy agentów służb komunistycznych. Była taka informacja jednego z przedstawicieli MSZ-u. Co i raz dochodzi do jakiegoś skandalu lustracyjnego. No, sprawa Tomasza Turowskiego jest przecież takim ewidentnym, najbardziej widocznym symptomem tego, co się dzieje w MSZ-cie, ale także i w służbach specjalnych, ponieważ MSZ powinien być ochraniany kontrwywiadowczo i jak i weryfikowana kadra przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Następne takie zagrożenia i występujące skandale to jest choćby włamanie się na stronę rządowe, na stronę kancelarii premiera zaraz po protestach w sprawie akta. Wtedy mogliśmy zobaczyć, jak polskie rządowe strony są chronione, jakimi hasłami. O ile dobrze pamiętam, to był admin 1, admin coś takiego. No, chyba przedszkolak to może pokonać. Kończąc ten wątek, należy też wspomnieć o takich sprawach jak afera stadionowa, raczej można powiedzieć afera basenu narodowego, afery autostradowa, afera lotniskowa z lotniskiem w Modlinie, które za kilkaset milionów po pół roku przestało funkcjonować, czy choćby ostatnia afera informatyczna. Wszystko to zbiera się na kilkanaście miliardów straty. To wszystko jest efekt działania służb specjalnych. Oczywiście w zakresie kontrwywiadowczym, ale też w zakresie ochrony gospodarki, ekonomicznych interesów państwa, bo nie zapominajmy, że to są duże fundusze, duże kwoty, które państwo traci i dzięki temu, dzięki temu, że służby specjalnie nie funkcjonują, dochodzi do takich możliwości. A dlaczego nie funkcjonują? Otóż jedną z pierwszych decyzji premiera była likwidacja stanowiska koordynatora. Wprawdzie on sam później przejął odpowiedzialność za funkcjonowanie służb specjalnych, ale to można określić, skomentować, że to jest takie zarządzanie przez chaos. Bo jak premier 40-milionowego państwa, który ma pod sobą kilkanaście resortów, kilka ważnych inwestycji, może jeszcze nadzorować tak specyficzny sektor jak służby specjalne, które nigdy nie miał do czynienia w III RP z pracą, z nadzorem tego sektora. Jak osoba, która z tego co widzimy woli grać w piłkę niż zajmować się reformą państwa, może zajmować się wielogodzinnym śledzeniem, nadzorowaniem, prowadzeniem funkcjonariuszy służb specjalnych. To jest fikcja, dlatego to zarządzenie jest zarządzaniem przez chaos. Jest pytanie tylko, czy ten chaos
został wytworzony specjalnie, czy też no, chaos powstał tak jak wiele innych spraw po 2007 roku. To jest pytanie otwarte. Premier następnie przekazał swoje funkcje koordynatora sekretarzowi do spraw Kolegium Służb Specjalnych, a jeszcze potem, za czasów już tej drugiej kadencji Platformy Obywatelskiej, czyli od 2011 roku, funkcję nadzoru nad służbami specjalnymi przejął szef MSW. Początkowo to był Jacek Cichocki, obecnie Bartłomiej Sienkiewicz. Tylko wskazuje na pewien dylemat prawny. Ta decyzja premiera o przekazaniu nadzoru nad służbami specjalnymi jest oparta tylko o zarządzenie. To jest akt bardzo niskiego rzędu, nie jest umocowany ustawowo. Także jest wiele komentarzy wskazujących, że takie działanie, taka decyzja premiera jest bezprawna. Nie można ocenić działalności służb specjalnych po 2007 roku bez wskazania największej wpadki, największej tragedii polskiej, mianowicie tragedii smoleńskiej. W tym wypadku służby zawiodły na całej linii, zarówno przed tą tragedią, jak i już po 10 kwietnia. Nie była przeprowadzona analiza sytuacji wewnątrz Rosji. Nie wskazywano na potencjalne zagrożenia. Nie był przeprowadzony rekonesans na miejscu ze strony BOR-u. Wprawdzie BOR nie jest służbą specjalną w rozumieniu ustawowym, ale BOR może zwracać się do służb specjalnych i te służby specjalne są zobowiązane do przesłania BOR-owi wszelkich informacji na temat wizyty, na temat ochronianych obiektów, jak i sporządzanych analiz. To nie zostało zrobione. Również remont samolotu, remont rządowego, podkreślam rządowego samolotu, Tupolewa, został przeprowadzony bez należytej ochrony w Rosji. Należy też zastanowić się, w jaki sposób przetarg wygrała rosyjska firma. To zostało doskonale opisane przez pana Marcina Gugulskiego w ostatnim raporcie smoleńskim, w jaki sposób Rosjanie uzyskali wpływ na właśnie remont polskiego samolotu i w jaki sposób rosyjskie władze, rosyjskie struktury mogły mieć decydujący wpływ na tą sytuację. Następnie służby zlekceważyły ostrzeżenie, jakie dotarły poprzez Interpol tuż przed wylotem prezydenta do Smoleńska. Mianowicie 9 kwietnia Interpol przekazał polskiej policji informację, iż jest przygotowywany, o ile dobrze pamiętam, porwanie samolotu z jednego z lotnisk z Unii Europejskiej. Już sama ta informacja powinna spowodować wzrost systemu ochrony tej wizyty i podniesienie bezpieczeństwa dla prezydenta. Niestety to się nie stało, zlekceważono tą sytuację. Tak jak również po katastrofie, no takim
doskonałym opisem sytuacji, jak działały służby, jest fakt, iż jeden z oficerów, funkcjonariuszy SKW został wysłany do Smoleńska pod własnym nazwiskiem. Z tej sytuacji śmieją się nawet byli funkcjonariusze SB, byli pracownicy komunistycznych służb specjalnych. W publicznej wypowiedzi Gromosław Czempiński nie mógł się nadziwić, że doszło do takiej skandalicznej sytuacji. Mówiąc o Smoleńsku, pragnę wskazać jeszcze na jeden aspekt działania służb specjalnych. Mianowicie w organizacji tej wizyty wielką rolę odgrywał Tomasz Turowski. Kim jest Tomasz Turowski, wszyscy już wiemy. Ale wiemy to dopiero teraz, jak ukazało się kilka artykułów, między innymi Cezarego Gmyza, wyszła też książka autobiograficzna samego Tomasza Turowskiego. Opublikowano również dokumenty SB dotyczące przeszłości z lat 70., 80. Tymczasem te dokumenty przez wiele lat były w posiadaniu służb specjalnych, pionu wywiadu. Dopiero po utworzeniu IPN-u zostały przekazane do IPN-u i po kilku latach zostały odtajnione. Tak więc odpowiednie komórki wywiadu musiały wiedzieć, kim jest Tomasz Turowski. Mimo to po 90 roku Tomasz Turowski robi bez przeszkód karierę. Zostaje pracownikiem MSZ-u, pnie się po kolejnych szczeblach kariery zawodowej. W MSZ-cie zostaje ambasadorem. Najpierw, wcześniej jest jeszcze ważnym pracownikiem w ambasadzie polskiej w Moskwie pod koniec lat 90. W międzyczasie zostaje zdemaskowany przez prasę rosyjską jako oficer polskich służb specjalnych, służb III RP. Mimo to zostaje dalej w Rosji, pełni tam ważne funkcje dyplomatyczne, wraca do Polski, zostaje ambasadorem na Kubie, wraca z Kuby, pracuje w centrali, cały czas na wysokich stanowiskach. Dopiero pani minister Anna Fotyga, tak bardzo krytykowana przez tą prasę postępową, odwołuje go w 2007 roku. I w 2010 ponownie wraca, chyba z emerytury, do MSZ-u. Później wszyscy znamy perypetię Tomasza Turowskiego z procesem lustracyjnym. Sąd orzekł, że mógł podać nieprawdy ze względu na dobro osób, z którymi współpracował, i dobro państwa. Tymczasem Tomasz Turowski, będąc pracownikiem MSZ-u na wysokim stanowisku, między innymi ambasadora, musiał przejść przez jeszcze jedną procedurę, która nie jest tak publicznie znana. Mianowicie musiał złożyć ankietę bezpieczeństwa i podać w niej wszystkie kontakty z osobami z zagranicy, ale też swoją przeszłość z czasów PRL-u. Tam jest taki jeden punkt dotyczący współpracy z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Tomasz Turowski musiał zadeklarować się, współpracował czy nie współpracował. Jeżeli podał, że nie współpracował, to znaczy, że skłamał w ważnym oświadczeniu, złożył fałszywe świadectwo w ważnym dokumencie państwowym, w ankiecie bezpieczeństwa. Tymczasem służby specjalne powinny weryfikować informacje w tej ankiecie. Jeżeli podał, że współpracował, to tym bardziej powinny uwzględnić ten punkt i później przeprowadzić weryfikację tych informacji. Gdzie działał, w jakich strukturach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli czytamy teraz wszystkim dostępne dokumenty z czasów PRL-u,
Tomasza Turowskiego, to po prostu można się chwycić za głowę. Jak osoba, która w latach 70., 80. działała na rzecz wywiadu PRL w Watykanie, donosiła, składała meldunki o sytuacji w Watykanie, między innymi o bezpieczeństwie. Jest taki notatka ujawniona również przez samego Turowskiego i komentował to, że to dla bezpieczeństwa papieża, o sytuacji na posterunku włoskiej policji w 80 roku. Jak taka osoba mogła później bez przeszkód pracować w MSZ-cie i jak podaje prasa, jak podają niektóre media, zajmować również ważne stanowisko w służbach specjalnych. To jest właśnie w osobie Tomasza Turowskiego skupiają się wszystkie negatywne oceny, negatywne działania, patologie służb specjalnych III RP. Jak taka osoba mogła przygotowywać wizytę głowy państwa w Rosji? To tak jakby można porównać osoba współpracująca, nie uczestnicząca w żaden sposób, ale współpracująca no, ze środowiskiem talibów, po 2001 roku uczestniczyła w przygotowaniach wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Czy państwo wyobrażacie sobie taką sytuację? Teraz może na sam koniec tylko wspomnę. Mamy właśnie taką sytuację wręcz patologiczną w służbach specjalnych. Jak z tego wyjść? Co zrobić, żeby odwrócić te negatywne oceny, negatywne sytuacje w polskich służbach specjalnych? Na pewno jednym z takich rozwiązań jest nawiązanie do strategii bezpieczeństwa narodowego, która została przyjęta jeszcze przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku i wdrażać wszelkie dyrektywy dotyczące służb specjalnych. Oczywiście ta strategia powinna być w jakiejś przyszłości uaktualniona o nowe zagrożenia, między innymi cyberterrorystyczne, ale w zasadniczych fundamentach no, dobrze diagnozuje podstawowe zagrożenia, zarówno te tradycyjne, jak i nowoczesne, związane z teleinformatyką. Druga sprawa to jest konieczność pewnego zmiany modelu służb. Powrót do sytuacji z lat 2006-2007, kiedy istniał koordynator służb specjalnych, który był takim łącznikiem pomiędzy administracją rządową, pomiędzy premierem, a służbami specjalnymi, a jednocześnie nadzorował ich działalność. W ten sposób służby specjalne miały zwierzchnika, była osoba odpowiedzialna za ich działania i mogła wyznaczać im kolejne zadania i rozliczać służby z realizacji. I wspomnę jeszcze o jednym takim ważnym elemencie, mianowicie nastrojach w elicie, jak i w całym społeczeństwie. Przytoczę tutaj opinię George'a Friedmana, to jest pracownik Instytutu Stratford, który zajmuje się właśnie analizami między innymi wywiadowczymi, geopolitycznymi, który wskazywał, że podstawową kwestią dla Polski to jest wola narodu i wola elit. Jeżeli nie będzie
dążenia elit do zbudowania silnego własnego państwa, to wszelka pomoc państw zachodnich, pomoc NATO będzie po prostu mało efektywna, jeżeli my nie zbudujemy państwa, które w tym regionie, w tej sytuacji geopolitycznej będzie mogło obronić się przez kilkanaście miesięcy jakiejkolwiek z agresji ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa. Jeżeli nie powstrzymamy agresorów przez kilka miesięcy, to nie uzyskamy żadnej pomocy zewnętrznej, bo ta pomoc nadejdzie dopiero po kilkunastu miesiącach. To jest wypowiedź George'a Friedmana z 2009 roku. Dlatego podstawowym zadaniem Polski, podstawowym zadaniem państwa, elit, jest zbudowanie przeświadczenia o konieczności zbudowania takiej formacji, która byłaby zdolna przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom. Jeżeli tego nie zrobimy, no to będzie źle, będzie gorzej niż w 1939 roku. Dziękuję. Chciałem teraz przekazać głos panu pułkownikowi Kowalskiemu, żeby przekazał państwu zarys kształtu służb specjalnych taki, jaki sądzimy, że sprosta zadaniom, o których mówił także pan dyrektor Piotr Bączek, kształt, który oczywiście trzeba będzie jeszcze uszczegóławiać, który w poszczególnych fragmentach być może jest dyskusyjny, to wszystko jest otwarte, ale którego podstawowy zrąb wydaje się być właściwy. Wydaje się, że dobrze ujmuje problemy, przed którymi stoi państwo polskie. Bardzo proszę, panie pułkowniku. Dziękuję. Pora jest taka, że raczej wypadałoby opowiadać dykteryjki o służbach, a nie mówić jakieś wielkie sprawy o systemach. Dykteryjki może też będą, może na początek od razu jedna. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że od pewnego czasu jedna z wysoko postawionych osób w służbach specjalnych, naszych polskich służbach specjalnych, zaczęła lansować hasło cyberkontrwywiad. Cyberkontrwywiad to, cyberkontrwywiad tamto. No i tak mówi przy różnych okazjach, czy odprawach, czy jakichś konferencjach, no aż w końcu nieśmiało jeden z funkcjonariuszy podszedł i pyta owego wysoko postawionego funkcjonariusza, no słuchaj, ty tak mówisz, powiedz, co to jest ten cyberkontrwywiad? No jak to? Nie wiesz? To jest to samo, co kontrwywiad, tylko że cyber. Podobno sytuacja autentyczna miała miejsce. To chyba dosyć dobrze pokazuje, nad czym musimy się pochylić, prawda? Mamy nad czym się pochylać. Tutaj Piotr przed chwilą powiedział, cała długa lista, kontekst jest zbudowany. Problem jest taki, że kto z państwa zna ten system, prawda? No ten system zna niewiele osób. Ja będę mówił tylko o tych elementach, które są nowe. Nie będę mówił o żadnych starych sprawach, nie będę budował takiego obrazu kontrastowego, stare, nowe, bo to by strasznie długo trwało. Więc spróbuję tylko opowiedzieć o tym, co będzie na pewno nowe, chociaż być może będzie to powrót właśnie do sytuacji z 2006-2007 roku, aczkolwiek nie do końca jest to prawda. Po pierwsze, na pewno warto mieć tą świadomość, że my nie mamy takiego zamiaru, aby zrobić jakąś straszliwą czystkę w służbach. To w ogóle nie wolno tak myśleć. To nie w tych kategoriach. To nie jest tak, że my chcemy kogokolwiek atakować. To jest tak, że naprawdę ten system nie działa, on jest bardzo słaby. Konieczna jest zmiana tego systemu. Pierwszą najważniejszą rzeczą, którą trzeba wykonać, to jest przywrócić stanowisko koordynatora. Przy czym tego koordynatora trzeba wyposażyć w o wiele większe kompetencje, bo to, co miał do tej pory, zdecydowanie było na początek dosyć dobrym rozwiązaniem. To był taki troszeczkę eksperyment ze służbami specjalnymi, jak to będzie w Polsce działać. Przypomnę, że wcześniejszy koordynator, minister Siemiątkowski,
Też przez pewien czas próbował tworzyć ten urząd, ale różnie to wychodziło. Potem minister Wasserman właściwie, można powiedzieć, od zera budował cały ten zespół. Uczestniczyłem w tych początkach przez pewien okres, przez kilka miesięcy, więc wiem, jak to się rodziło. To było bardzo trudne przedsięwzięcie. I na bazie tamtych doświadczeń możemy bardzo jasno stwierdzić, że koordynator musi być wyposażony w nowe kompetencje. I te nowe kompetencje to będzie na przykład coś takiego, że w biurze koordynatora będzie zespół, który będzie robił postępowania sprawdzające, czyli tak zwane dopuszczenia do tajemnicy dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb. Oceniamy, że niedobrym modelem jest coś takiego, że służby same sobie robią takie poświadczenia. To musi być jednak tak, że jakaś grupa osób niezakorzeniona w służbach, właśnie skupiona przy ministrze koordynatorze, będzie takie postępowania robić. To jest podstawowy wymiar spojrzenia na tą kadrę zupełnie innym okiem. Okiem krytycznym i bardzo rzetelnym, tak żeby uniknąć najprzeróżniejszych niemerytorycznych przesłanek, które czasem wkradają się w decyzje związane z tymi poświadczeniami. Kolejną kompetencją istnieje coś takiego jak CEZOP. To jest taka centralna ewidencja zainteresowań operacyjnych. Specjalny zbiór danych, gdzie wszystkie służby specjalne do wspólnego koszyka wkładają krótkie zapiski dotyczące tego, czym służby aktualnie się zajmują. Ta baza jest bardzo duża, dotyczy wszystkich służb specjalnych. Nie wiadomo, dlaczego funkcjonuje przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No jeżeli koordynator ma być osobą, która faktycznie będzie koordynowała pracę służb, to właśnie on tą bazę musi mieć w swoich kompetencjach. Ten CEZOP powinien być przy koordynatorze. Podobnie też bardzo słynne, wszystkim znane Centrum Antyterrorystyczne, które jest istniejącym narzędziem, ale po pewnych modyfikacjach też powinno być przejęte przez koordynatora do spraw służb specjalnych, bo też nie powinno być tak, że takie narzędzie, które skupia informacje z wszystkich służb, jest w gestii jednej służby, tak jak w tej chwili. To powinno być właśnie przy koordynatorze, jako osobie, która odpowiedzialna jest w sposób realny za to, jak służby działają. Żeby tą realną odpowiedzialność mógł ponosić, no to musi mieć też odpowiednie narzędzia, więc już trzy z nich wymieniłem. Kolejnym bardzo ważnym narzędziem, które powinien mieć koordynator, to jest wpływ na szkolenie. Czyli tak naprawdę chyba jesteśmy już na takim etapie słabości szkolenia w służbach, że konieczne jest stworzenie centralnego ośrodka szkoleniowego przy koordynatorze. I koordynator będzie miał odpowiednie kompetencje, aby uporządkować system szkolenia służb, w pewnym sensie stworzyć go na nowo tak naprawdę, na miarę zagrożeń i potrzeb, które są w tej chwili. To, co kiedyś było świetnym sposobem szkolenia, załóżmy 20 lat temu, tak jak ja byłem szkolony, niecałe 20 lat temu, to naprawdę nie może się sprawdzać po tylu latach, prawda? Świat się bardzo zmienił. Więc musimy mieć na pewno nowy system szkolenia i musi być w kompetencji koordynatora Centralny Ośrodek Szkolenia. Ten Centralny Ośrodek Szkolenia przyjąłby też jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Prowadziłby szkolenia dla administracji państwowej, głównie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, ale też inne szkolenia, bo też to jest w ułamkowy sposób czynione w Polsce. Administracja powinna być też szkolona pod kątem kontrwywiadowczym, czyli takich zagrożeń, które są związane z tym, że obcy wywiad coś może chcieć w Polsce uzyskać. Takie szkolenia prowadziłby właśnie ośrodek szkolenia przy koordynatorze. I to jest jeszcze jedna ważna sprawa. W tej chwili ten rynek szkoleń jest opanowany przez różne prywatne organizacje, jakieś stowarzyszenia, podmioty, nas nie będę wymieniał, ale jest tego dosyć dużo. Jest to niestety zasiedlone bardzo konkretną kadrą, kadrą pochodzącą z bardzo dawnych służb, bo to oni stali się specjalistami od szkolenia w tej dziedzinie, więc nie uważamy, żeby to było rozsądne, żeby ludzie z administracji państwowej byli szkoleni przez kogoś, kto kiedyś, dawno, dawno temu zajmował się niekoniecznie działaniem na rzecz wolnego państwa polskiego, tylko na rzecz PRL-u.
Ostatnia rzecz, też kompetencja, która jest bardzo potrzebna koordynatorowi, to jest takie centrum analityczne, które można by powiedzieć, że analizowałaby informacje strategiczne. W tej chwili właściwie nie ma takiego centrum analitycznego w Polsce, które by dokonywało analizy strategicznej, sięgając do zasobów całej administracji państwowej, jednocześnie do zasobów służb specjalnych. Bo te dwa zasoby informacji zbierane w różnych ministerstwach i w służbach, one gdzieś powinny się spotkać po to, żeby właśnie koordynator, a dzięki niemu premier, czy też kolegium do spraw służb specjalnych, które też byłoby utrzymane w tej naszej koncepcji. Przypomnę, że obecnie rząd rozważa taki projekt ustawy, który ma zlikwidować kolegium do spraw służb specjalnych. No więc koordynator dzięki takiemu centrum analitycznemu byłby w stanie sporządzać bardzo trafne oceny zagrożeń. Bo w tej chwili ogromnym problemem jest to, że tak naprawdę nie wiadomo, skąd wziąć informacje o tych zagrożeniach. No tylko ze służb specjalnych, no to wtedy grozi nam taki bardzo niebezpieczny model, w którym służby specjalne same określają zagrożenia dla siebie. To jest niedobry model. Jednak to powinno być przełamane. Uczestniczyłem w 2007 roku w takim eksperymencie bardzo ciekawym, kiedy po raz pierwszy właśnie minister Wasserman próbował tworzyć plan pracy służb samodzielnie jako koordynator na bazie informacji, które zbierał z różnych źródeł, też ze służb oczywiście, ale on był podmiotem tworzącym plany pracy służb. Bardzo trudny proces, bardzo skomplikowany, ale pamiętam, że z bólem przechodziliśmy go, ale z dużym poczuciem sensowności tego działania. Tyle o kompetencjach koordynatora. Oczywiście dodatkowo jeszcze te wszystkie, które są związane z kontrolą, bieżącą kontrolą służb, nie tylko obejrzeć raz na rok sprawozdanie, tylko na bieżąco możliwość sięgnięcia prawie we wszystkie obszary, tak aby koordynator naprawdę miał pełne kompetencje dowodzenia całym tym zespołem służb, nie poszczególnymi służbami, tylko całym zespołem służb. Kolejnym elementem nowego systemu byłoby coś, co pozornie Państwu skojarzy się z już prowadzonymi pracami, ale tylko pozornie. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, że powstanie nowa służba specjalna. Mówimy to wprost. Nowa służba specjalna. Służba specjalna zajmująca się łącznością. Nie ma czegoś takiego jeszcze w Polsce. Są różne jednostki organizacyjne wewnątrz służb, które zajmują się łącznością. Wszelką łącznością rządową, wszelką łącznością i tą najtajniejszą, i tą mniej tajną. Potrzebujemy służby specjalnej, która w sferze najbardziej dynamicznie rozwijającej się w tej chwili, jaka w ogóle jest w technice, właśnie w sferze informatycznej łączności, łączności, która się właśnie dzieje w cyberprzestrzeni. Tam musimy mieć kogoś, kto będzie mocnym podmiotem i kto będzie potrafił tą rzeczywistość opanować lepiej niż to, co opowiadał Piotr przed chwilą, czyli hakerzy włamujący się na strony rządowych instytucji. Czyli powstanie nowej służby specjalnej, która byłaby jakąś służbą bezpieczeństwa teleinformatycznego albo jakimś centrum łączności rządowej. Trudno jeszcze określić, jaka byłaby to nazwa, ale na pewno taki byłby zakres działania. Dużą modyfikacją byłoby to, że szefowie służb specjalnych mieliby obowiązek informowania koordynatora o wszystkich sprawach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. No to brzmi dosyć tak zaskakująco, prawda? No ale do tej pory tego nie było. No to tylko szef służby miał obowiązek informować premiera albo prezydenta, ale nie koordynatora. W tej chwili bezpośrednim odbiorcą takich informacji jest koordynator w naszym projekcie. Właśnie o to chodzi, żeby on naprawdę, skoro ponosi odpowiedzialność, skoro czuwa nad tym wszystkim, on był też odpowiedzialny za transmitowanie informacji do najważniejszych osób w państwie. Kolejnym naszym pomysłem jest to, że Kolegium do spraw Służb Specjalnych, oczywiście tutaj wiodącym podmiotem byłby minister koordynator, ale kolegium byłoby też takim ciałem, na którym omawiane są plany bezpieczeństwa o dużej skali. Na przykład mamy w tej chwili coś takiego jak przetargi, troszkę o tym w gazetach można poczytać, przetargi na uzbrojenie
kwota szacowana około 140 miliardów złotych. Jest to gigantyczny projekt, który powinien być objęty jakąś formą planowanej ochrony. Nie tylko na zasadzie z roku na rok, przez najbliższe 10 lat będziemy wpisywali, trzeba to jakoś chronić. Tylko powinien być zbudowany plan ochrony dla tego całego projektu, który będzie planem przygotowanym przez koordynatora, przedstawionym na Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Tam uzyska on aprobatę i dzięki temu będzie mógł być wdrożony potem przez koordynatora we wszystkich tych miejscach, które objęte są planem. To może być plan dotyczący, tak jak powiedziałem, ogromnych zakupów, bo to są gigantyczne zakupy, wielka kwota pieniędzy. To może być plan związany z zagrożeniem terrorystycznym, gdyby takie faktycznie w Polsce było i było ono naprawdę poważne. To może być też plan związany z zagrożeniem kontrwywiadowczym. I tu kolejna dykteryjka, właśnie użyłem tego sformułowania specjalnie. Zagrożenie kontrwywiadowcze to jest taki nowy pomysł na rzeczywistość, który pojawił się w projekcie ustawy o ABW. No bo spróbujmy to rozebrać. Co to znaczy zagrożenie kontrwywiadowcze? To znaczy, że jakiś kontrwywiad nam zagraża, tak? To tak samo jak powiedzielibyśmy zagrożenie przeciwpożarowe. Istnieje zagrożenie przeciwpożarowe? No jest takie zagrożenie, bo dla podpalacza strażak jest takim zagrożeniem, prawda? A więc wyobraźcie sobie Państwo, że właśnie w projekcie ustawy pojawiają się takie dziwne sformułowania, a przecież ten projekt ustawy musiał być pisany też po części przez ludzi ze służb specjalnych, prawda? I nagle mamy tam zagrożenie kontrwywiadowcze. Dla specjalistów powiem, że oczywiście ja wiem, że istnieje coś takiego, ale to jest bardzo, bardzo wąziutka sfera działań służb specjalnych i na pewno nie o to chodziło autorom ustawy. Także to, co napisali, jest jakąś straszliwą, jakaś straszliwa pomyłka. Ale na pewno już brak kompetencji, to możemy śmiało powiedzieć. Więc wielkie projekty, koordynator, osoba prowadząca duże projekty bezpieczeństwa państwa. To jest takie nowum, projekt obejmujący dużą część administracji. Kolejna sprawa. Konieczne jest uporządkowanie pewnych rzeczy. Mamy w tej chwili w Polsce takie służby specjalne, które są operacyjno-informacyjne i mamy takie służby, które są dochodzeniowo-śledcze. A są też takie służby, które są jedno i drugie. ABW jest taką służbą, która ma jednocześnie uprawnienia operacyjne, jak i dochodzeniowe. Czyli jednocześnie oficerowie tam są szkoleni w kwestiach prowadzenia działań operacyjnych, jak i też działań śledczych. Nie wydaje nam się, aby w wolnym państwie, które chce utrzymać pewien standard wolnego świata, służby specjalne w ogóle powinny być łączone jakkolwiek z czymś takim jak działanie dochodzeniowo-śledcze. Wszelkie działanie represyjne nie jest działaniem służb specjalnych sensu stricte. Takie służby są po to, żeby zdobywać informacje i zdobywać informacyjną przewagę nad przeciwnikiem, a nie muszą zajmować się czymś takim, czy koncentrować się na czymś takim, że muszą mieć wynik w ilości dochodzeń albo muszą koniecznie zatrzymać iluś tam przestępców, bo prokuratura naciska. Trzeba służby specjalne uwolnić od tego odium działań dochodzeniowo-śledczych. Także służby specjalne w nowym modelu byłyby tylko służbami operacyjno-informacyjnymi, takie, które zbierają informacje i to służby zarówno wywiadowcze, jak i kontrwywiadowcze. Ale jednak wiadomo, że są takie śledztwa w państwie, które są śledztwami najbardziej poważnymi. To oczywiście nie chodzi o takie śledztwa, że zatrzymuje się iluś tam handlarzy narkotyków i oni tam handlują tymi narkotykami. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czymś takim się zajmuje. No, albo podobnie Służba Kontrwywiadu Wojskowego też ma takie pomysły, jak gdzieś tam trafi takie informacje, że narkotyki są sprzedawane, no to też oczywiście próbuje takie rzeczy robić. To jest w ogóle nieporozumienie. Bezpieczeństwo państwa nie zależy w Polsce od handlarzy narkotyków. No jeszcze nie jesteśmy Meksykiem, prawda? Gdybyśmy byli w Meksyku, to zupełnie jest inna sytuacja. W Polsce jest to problem kryminalny, jest to problem zorganizowanej przestępczości i on powinien się znaleźć w repertuarze działań policji. Być może wyspecjalizowanej jednostki policji, ale na pewno nie służb specjalnych. Chodzi o śledztwa związane z potężnymi aferami, takimi aferami, które kosztują państwo miliardy złotych. Chodzi o śledztwa związane z kontrwywiadem, chodzi o śledztwa związane z terrorystami. Takie śledztwo powinno prowadzić specjalne małe biuro i ono byłoby właśnie przy koordynatorze. Koordynator miałby takie biuro, które by było biurem śledczym, zajmującym się tymi najważniejszymi sprawami
najważniejszymi przestępstwami. Ale służb specjalnych, tak, to słuszna uwaga, do powiedzenia pana ministra. Chodzi tylko i wyłącznie o takie śledztwa, które wynikają z pracy służb specjalnych, nie zlecone przez prokuraturę, nie podrzucone przez policję czy CBA, tylko to, co wyniknęło z pracy służb specjalnych podlegających koordynatorowi. Także malutkie biuro, ale jednak istniejące przy koordynatorze, po to, aby można było właściwie eksploatować cały ten obieg informacji, który się pojawia między służbami a biurem śledczym. Jeszcze dwie malutkie rzeczy. Jedna taka, że na pewno będzie bardzo poważna zmiana naboru i szkolenia. O szkoleniu już powiedziałem, ale naboru funkcjonariuszy. O szkoleniu też może inaczej, o szkoleniu troszkę więcej, dlatego że szkolenie powinno trwać dłużej, zdecydowanie dłużej niż w tej chwili. Model, który w tej chwili ma Agencja Wywiadu, czyli szkolenie 9-miesięczne, z tego co pamiętam, jest jak najbardziej właściwym modelem. Na pewno trzeba iść w takim kierunku, żeby funkcjonariusz był szkolony dosyć długo, może nie 9 miesięcy, może troszkę krócej, ale żeby to był naprawdę dosyć długi okres, dlatego że nie ukrywajmy, mówimy o tym czasem jawnie i publicznie, że edukacja jest coraz gorsza. Ludzie, którzy przychodzą do służb, naprawdę są słabo wykształceni i konieczne jest odpowiednie doposażenie ich w wiedzę, ale też w umiejętności. Nie jest łatwo być oficerem służb specjalnych, trzeba się na przykład nauczyć nie bać kamery, prawda? Tego też się trzeba nauczyć. I tego też się trzeba nauczyć na szkoleniu. Więc choćby takie proste rzeczy też powinny być w programie szkolenia. Ale też chodzi o to, o rzeczy najważniejsze, czyli tak naprawdę chodzi o kształtowanie postawy patriotycznej, chodzi o kształtowanie postawy obywatelskiej, chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie wchodzący z najprzeróżniejszych miejsc Polski, z najprzeróżniejszych instytucji szkoleniowych czy szkolących, wchodzący do służby, żeby oni zaczęli rozumieć państwo. Co to znaczy, że my budujemy demokratyczne, wolne państwo? Nie jakieś nie wiadomo co, tylko demokratyczne, wolne państwo. Więc to też jest konieczność potężnej inwestycji intelektualnej w tych młodych ludzi, którzy przyjdą do służby. Na pewno też sięgniemy po pomoc różnych wyższych uczelni. To nie jest tak, że szkolenie funkcjonariuszy musi być hermetycznie robione w ośrodkach zamkniętych, może być też na pewno szkoleniem wykorzystującym zaplecze różnych wyższych uczelni w Polsce. I ostatnia rzecz, którą chciałem Państwu powiedzieć, to to, że na pewno będziemy robić wszystko, aby doprowadzić do modernizacji prawa telekomunikacyjnego w taki sposób, czy w takim kierunku, aby informacja o tym, gdzie służby zakładają podsłuchy, była tylko i wyłącznie w służbach specjalnych. Polskie służby specjalne, tak. Nie może być tak, że informacje o tym, gdzie zakładane są podsłuchy, są w jakichś komórkach bezpieczeństwa operatorów. To jest w ogóle nieporozumienie. Państwo nie może normalnie działać, jeżeli jest tak, że wyobraźcie sobie Państwo, że operator może mieć większą wiedzę o ilości podsłuchów niż jakiś sąd albo jakaś służba specjalna, prawda? No bo zakłada podsłuchy różnym służbom, prawda? Czy w imieniu różnych służb, dla różnych służb. Więc na pewno konieczna jest modyfikacja prawa w tą stronę i do tego będziemy dążyć. Na koniec dykteryka, tutaj moi przedmówcy opowiadali różne rzeczy o WSI, to ja opowiem Państwu też coś bardzo, bardzo ciekawego i zabawnego. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę, bo nikt się nie domyśli, o kim mówię. Kiedy 1 października 2006 roku weszliśmy na oczki, to mi przypadł w udziale zaszczyt przejmowania obowiązków w zarządzie kontrwywiadu. No, po długich perypetiach dojechał poprzedni dyrektor, ten jeszcze z czasów WSI, no bo musiałem się z nim osobiście spotkać. Oni się w ogóle nie spodziewali, że my przyjdziemy 1 października w niedzielę, bo to była niedziela. Więc jak my tam wyszliśmy... No właśnie, pan minister na tyle był zdeterminowany, że zmobilizował nas o 10 rano, pamiętam, i weszliśmy tam do budynku, wszyscy byli zaskoczeni. No i tenże dyrektor przyjechał, żeby spotkać się ze mną, długo na niego czekałem. No i zaczęliśmy rozmowę, ja dosyć dużo miałem już wprawę w takich rozmowach, bo nieraz byłem osobą wizytującą jakieś tam miejsce w służbach specjalnych i przepytywałem różnych kolegów, powiedz mi to, powiedz mi tamto. No to pytam go, no to niech pan mi powie o jakichś takich trzech najważniejszych procedurach, które pan prowadzi w kontrwywiadzie.
no przejmuje obowiązki, mam dopuszczenie tajemnicy państwowej, on ma dopuszczenie tajemnicy państwowej, prawda, no cóż, trzeba się dowiedzieć, no gdzie to bezpieczeństwo państwa za chwilę się zawali, bo jak to oni krzyczeli w mediach, mnóstwo niekompetentnych ludzi bierze się do roboty, tak? Myśli, to ja przepraszam, pójdę po zeszyt. No dobrze, okej. No przecież jak się prowadzi cały zarząd, no to można czegoś nie pamiętać, prawda? No ale nie pamiętać tych trzech, no dobrze, okej. No może miał ciężki poprzedni dzień i noc, no w porządku. Zastanawiam się, jaki zeszyt? Jaki zeszyt z tajnymi informacjami? No faktycznie podreptał do szafy pancernej, otworzył, słyszę ten zgrzyt, prawda? I przychodzi z szarym, wyświechtanym zeszytem, kładzie go na biurku i zaczyna kartkować, nie mogąc odnaleźć tych trzech. Ale widzę, że coś innego zaprząta jego uwagę. Coś innego. Tak się zastanawiam, o co chodzi w tej całej scenie? No coś tutaj jest nie tak. No, biurko, on siedzi za biurkiem, ja jako gość siedzę przy takim stoliku dostawionym do biurka. No i ja siedzę tak normalnie, ale widzę, że ten pan jakoś tak zjeżdża. Myślę sobie, co się dzieje, prawda? Aż w końcu dobry anioł poprowadził mi oko, popatrzyłem, a pod spodem na dywanie leżał korek od wódki. I głównie chodziło o to, żeby go kopnąć tak, żebym go nie zobaczył. No. Z całym szacunkiem dla pana pułkownika udało mu się to zrobić tak, że nie zauważyłem kiedy. Dziękuję państwu bardzo. A, proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy taką wstępną, pobieżną, najogólniejszą prezentację tego problemu, przed którym staniemy prędzej czy później i czy taki projekt zostanie zrealizowany, czy inny projekt zostanie zrealizowany, to oczywiście o tym będzie decydowało kierownictwo państwa, o tym będzie decydował Jarosław Kaczyński. Myślę, że prędzej niż później i chcę, żebyście byli Państwo pewni, że my tak jak w przemyśle, tak jak w gospodarce, tak jak w sprawach zagranicznych, tak samo w służbach specjalnych jesteśmy do tego przygotowani. Nie tylko przygotowani dlatego, bo mamy ocenę przeszłości, nie tylko dlatego, że mamy pewien projekt przyszłości, ale także dlatego, że mamy przygotowane kadry, które mogą to zrealizować. Ja wiem, że ciągle są takie gazety i są takie radiostacje, które sądzą, że my w Polsce jesteśmy jak dzieci we mgle. I jeżeli nie poprowadzi nas za rękę pan Czempiński z panem Jasikiem, to my nic nie jesteśmy w stanie, bo oni są wielkimi, wspaniałymi specjalistami. Otóż tak nie jest. Minęło 20 lat Polski, w której my tych ludzi dobieraliśmy, segregowaliśmy, sprawdzaliśmy. Ta kadra istnieje i jesteśmy w stanie to zrobić. A przyjdzie czas, iż także oni poczują, że te działania nasze są skuteczne, że ten zasób informacji, którymi selekcjonujemy, dopadnie także i ich.